Cześć, z tej strony Liduch, a to jest Krypta TV. Śmiem twierdzić, że Krwawa Forsa to jedno z najlepszych DLC w historii. Nie tylko serii Fallout, ale i branży gier. O ile cierpi na wszystkie techniczne bolączki Fallout New Vegas, stanowi równocześnie wzorowy przykład doskonale skonstruowanej narracji, która łączy w sobie elementy horroru, thrillera psychologicznego oraz heist movie. To zupełnie odmienne doświadczenie od dotychczasowych przygód na pustkowiach, które było możliwe dzięki ogromnemu talentowi głównego scenarzysty, Chrisa Avellona. Podstawowym założeniem fabularnym Krwawej Forsy jest sytuacja, w której główny bohater zostaje porwany i zmuszony do współpracy z grupą innych nieszczęśników, by wydostać się z kasyna Sierra Madre oraz zbudowanego dookoła niego miasteczka. W przeciwieństwie do podstawki, które kładzie nacisk na eksplorację otwartego świata, Krwawa Forsa rzuca gracza do klaustrofobicznej, niemalże labiryntowej przestrzeni, gdzie każdy krok może być tym ostatnim. Nasze pole manewru ogranicza toksyczna mgła oraz obroża, reagująca na bliskość głośników. Nie zapominając o przeciwnikach, nienaturalnych ludziach duchach oraz niezniszczalnych hologramach. To jedno z ostatnich, nawet jak na flautowe realia miejsc, do których chcielibyście trafić. Atmosfera jest gęsta, a muzyka oraz odgłosy w tle tylko pogłębiają ten depresyjny klimat. Centralnym elementem fabuły jest obsesja Elijah, byłego starszego bractwa stali na punkcie skarbu ukrytego w Sierra Madre. Jako że jest to niebezpieczne zadanie, zamierza zdobyć go rękami innych. Na pustkowiach od dawna krążyły legendy o tym miejscu. Powiadano, że najtrudniejsze nie jest odnalezienie samego Sierra Madre, a wydostanie się z niego. Kurier musi współpracować z Mrocznym, Dogiem, bądź też Gadem, rycerzem zakonu Christine Royce oraz Gulem, przedwojennym artystą Deanem Domino. Każda z tych postaci ma własne motywy i bujną przeszłość. Relacje między nimi są pełne napięć, a psychologiczna głębia postaci to zresztą jeden z istotnych elementów Krwawej Forsy. To rozszerzenie to nie tylko opowieść o przetrwaniu, ale także o ludzkiej naturze, obsesjach, słabościach. Każdy z towarzyszy gracza w Sierra Madre jest postacią tragiczną. Jego historia jest pełna bólu i cierpienia. Każdy pragnie odkupienia za swoje grzechy. Ale pytanie brzmi, czy jest ono w ogóle możliwe w świecie odartym z niewinności. Dog to schizofrenik, niewolnik Elijah, którym także i my możemy sterować, co stawia nas przed moralnym dylematem. Pomóc mu odzyskać kontrolę nad własnym życiem, czy wykorzystać jego słabość do własnych celów. Jego alter ego Gad jest bardziej asertywny i inteligentny, a także wyrachowany. Nienawidzi Elijah, lecz w każdej chwili może zwrócić się także przeciwko nam. Obaj próbują się nawzajem pozbyć. Christine Royce to kobieta, która została zraniona zarówno fizycznie, jak i emocjonalnie. Jej pragnienie zemsty jest silniejsze niż instynkt przetrwania. Ma wymiar osobisty, bowiem przed laty Elijah odseparował kobietę od jej ukochanej. Dlatego bez wahania ruszyła za starszym z misją jego eliminacji. Lecz niestety myśliwy stał się ofiarą. Dean Domino to z kolei egoistyczny oszust, który manipuluje innymi dla własnych korzyści. Ale pod maską cynika kryje się ktoś, kto nie może pogodzić się ze swoimi błędami. W przyszłości próbował oszukać i okraść właściciela Sierra Madre, Sinclaira, ale jego plan się nie powiódł, co doprowadziło do jego uwięzienia w ruinach kasyna. W ramach zemsty marzy o zdobyciu skarbu, co tworzy błędne koło, w którym utkwił po kres swych dni. Nie zapomnijmy o postaci antagonisty. Elijah jest uosobieniem obsesji i chciwości. Jego pragnienia zdobycia technologii i skarbów Sierra Madre są tak silne, że gotów jest poświęcić wszystko, aby osiągnąć swój cel. W bractwie zawsze uchodził za dziwaka, lecz ostatecznie uznano go za niebezpiecznego szaleńca, owładniętego chęcią zniszczenia Republiki Nowej Kalifornii. I o ile RNK była wrogiem zakonu, tak też metody, jakimi zamierzał się posłużyć, przerażały jego braci oraz siostry, więc i oni stanowili problem. Elijah zamierza zdobyć technologię Sierra Madre, aby zbudować niepokonaną armię, wybić tych, którzy stoją mu na drodze i odzyskać władzę, którą stracił. Jego cele są napędzane przez chęć zemsty na świecie, który go odrzucił. Każda z tych postaci wnosi coś unikalnego do narracji, a ich losy są splecione z historią Sierra Madre w wydawać by się mogło mistyczny sposób. Jakby to miejsce przyciągnęło z jakiegoś powodu akurat ich. Jakiego? Tak się akurat składa, że o finale tej historii przychodzi zadecydować nam, graczom. Wisienką na torcie jest jednak sama historia kasyna Sierra Madre. Było ono dziełem życia Frederica Sinclaira.
Biznesmen pragnąłby było nowym początkiem, miejscem, gdzie ludzie mogliby zacząć od nowa, wolni od zepsucia, które zepchnęło świat na skraj zagłady, utopią. Jednocześnie miało stanowić azyl na wypadek wojny nuklearnej i wraz z przyległym miasteczkiem zapewnić gościom wszystkie niezbędne luksusy. Do jego budowy wykorzystano cudowne technologie Wielkiej Góry, jak automaty sprzedażowe błyskawicznie materializujące dowolny przedmiot, czy hologramy. Niestety Sinclair podpisał faustowski pakt z ośrodkiem badawczym Wielka Góra. Kasyno stało się poligonem doświadczalnym szalonych naukowców. Sierra Madre było także hołdem Sinclaira dla jego ukochanej, Very Keys. Wierzył, że to ochroni ją przed złem, jakie niesie świat. Tyle, że nie wiedział, iż sam wpadł w sidła. Kobieta współdziałała z Deanem Domino, który wykorzystywał ją, by samemu dobrać się do fortuny, znajdującej się w podziemnym skarbcu. Gdy prawda wyszła na jaw, Frederick postanowił ukarać ich za chciwość. Zachował pozory i zaprojektował skarbiec tak, by stał się grobowcem dla każdego, kto postanowi wynieść znajdujące się w nim złoto. Przeczuwał, że pierwszą i jedyną osobą, która to zrobi, będzie Dean. Lecz było to jednocześnie najbezpieczniejsze miejsce w kasynie. Wyrzuty sumienia oraz wciąż żywe uczucia do Wery sprawiły, że postanowił wszystko odkręcić. Skasował przeznaczoną dla niej wiadomość i napisał przeprosiny. Zdradził w nich, że chciałby kasyno należało do niej, a jego największym pragnieniem było zapewnienie ukochanej bezpieczeństwa na wypadek zbliżającej się wojny. Próbował osobiście zmienić systemy, przeprogramować protokoły, lecz to nic nie dało. Ostatecznie zdecydował się na fizyczną ingerencję, co przypłacił życiem. W momencie, gdy spadną bomby, emiter holograficzny Willi miał wysłać na zewnątrz wiadomość SOS. Na skutek awarii wysłano jednak zaproszenie na wielkie otwarcie. Głos Wery przez kolejne stulecia wabił nowych. Kobieta natomiast podczas masakry gości została zamknięta w swoim pokoju. Nie zeszła do skarbca, a przez to, że nie mogła się wydostać, popełniła samobójstwo. Tutaj mamy motyw nieszczęśliwej miłości. Sinclair kochał Werę, która z kolei została za pomocą szantażu oraz uzależnienia od chemii zmanipulowana przez swojego byłego kochanka, Deana Domino, do pomocy w obrabowaniu kasyna. Przytłoczona poczuciem winy w końcu się przyznała, lecz Sinclair wiedział to od dawna. Relacje całej trójki nie były proste i jednowymiarowe, nie licząc szczerej miłości Frederica. Sierra Madre nigdy nie zostało otwarte. Zarówno przez Wielką Górę, jak i zranione serce Sinclaira stało się pułapką, a toksyczna chmura i systemy ochronne doprowadziły do tego, że zamiast być schronieniem zostało miejscem śmierci i rozpaczy. Ironia losu polega na tym, że kasyno miało chronić przed zagładą, a ostatecznie samo stało się symbolem nieosiągalnych marzeń i pułapek, które prowadzą do zguby. I do tych pułapek można by zaliczyć chociażby pragnienie zemsty czy chciwość. I to nie zmieniło się przez setki lat. W Krwawej Forsie na wielu płaszczyznach doświadczamy symboliki, w historii postaci, jak i samego miejsca akcji. I przede wszystkim w zakończeniu. Wariantów jest kilka, lecz główny wybór sprowadza się do tego, co jest dla nas ważniejsze. Życie, chęć ucieczki oraz ukaranie Elijah, czy zagarnięcie złota dla siebie. Tyle, że ten, kto zdobędzie skarb Sierra Madre, nigdy z nim nie wyjdzie. W Krwawej Forsie nie ma idealnego finału. Losek i złoto sprowadza na tego, kto je zdobędzie, stawia nas na równi z antagonistą. Sierra Madre to iluzja raju, co jest podkreślane na każdym kroku. Jeśli przeszłość tego miejsca nic nas nie nauczyła, jesteśmy skazani na los taki sam jak Elijah. Ostateczne pytanie Krwawej Forsy brzmi: jaka jest wartość bogactwa? Co jesteśmy w stanie poświęcić, by je zdobyć? Rozszerzenie pokazuje, czym kończy się chciwość i obsesja. Że czasami pogoń za marzeniami może nas więzić, jeśli nie potrafimy uwolnić się od przeszłości. Jednym z motywów Krwawej Forsy są słowa Begin Again. Zacznijmy od nowa. Taki też tytuł nosiła piosenka Very Keys i to one były mottem z Sierra Madre. Każda z postaci w Krwawej Forsie walczy z własnymi demonami, a motyw Begin Again jest skierowany do nich, jak i do samego gracza, sugerując, że zawsze istnieje możliwość zmiany swojego losu, jeśli przeszłość zostawi się za sobą. Begin Again to także niespełniona obietnica. Choć słowa te sugerują nowy początek, to często może wydawać się on tylko złudzeniem. Czasami ludzie uwięzieni w błędnym kole swych obsesji są niezdolni do faktycznego zerwania z przeszłością, bo w głębi serca zawsze będą pragnąć powrotu do tego, co już minęło. Zaczynanie od nowa nie musi wcale oznaczać, że nagle problemy znikną.
że całkowicie odetniemy się od tego, co było, a wszystko nagle zacznie się układać. Goście zaproszeni na otwarcie Sierra Madre mieli zacząć od nowa. Większość zginęła w pierwszych godzinach po awarii systemów kasyna. W słowach Begin Again chodzi o przebaczenie innym, lecz przede wszystkim sobie. Krwawa Forsa to chyba jedyny Fallout, który zmusza odbiorcę do głębszej refleksji. Mnie osobiście to DLC zostawiło pustym w środku, pozbawionym nadziei. Jedna z najbardziej depresyjnych przygód, jakie oferują gry wideo. Ale dzięki temu taka dobra. Jakie są wasze przemyślenia na temat tego dodatku? Sekcja komentarzy jak zawsze jest dla was. Z mojej strony to natomiast wszystko, co przygotowałem. Dziękuję za wysłuchanie. Do następnego razu. Trzymajcie się. Cześć.